Według informacji ratusza we wszystkich suwalskich jednostkach oświatowych udało się zorganizować zdalne nauczanie. Najwięcej trudności sprawił bardzo krótki termin na wdrożenie tej metody. Dyrektorzy szkół, w miarę istniejących możliwości, użyczyli uczniom i nauczycielom, którzy mieli kłopoty sprzętowe, szkolne laptopy i tablety. Dyrekcje szkół także monitorują i starają się reagować na bieżące potrzeby i ewentualne trudności. Jak podkreśla Alicja Jacewicz, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania w w Suwalskim Ratuszu nikt, żadna ze stron uczestniczących w procesie zdalnej nauki nie była przygotowana na taką ewentualność.